Szprotawa. Miasto w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Szprotawa. Położone nad Bobrem i Szprotawą. Miasto liczy około 12 341 mieszkańców. Jest ośrodkiem przemysłowo-usługowym. Jakie widzi Pan perspektywy dla młodych ludzi w Szprotawie? Najważniejsze dla mnie to jest tworzenie miejsc pracy, bo głównie o to chodzi. Miejsca pracy to jest element, który ogranicza, brak tych miejsc ograniczają możliwości rozwojowe, wydatkowania określonych środków. Dla mnie ta strefa przemysłowa, o której wspomniał Pan Przewodniczący, jej uzbrojenie i uruchomienie daje szansę w nowoczesnych technologiach, bo dzisiaj tylko na takie pieniądze, takie tylko technologie są uważane za warte wsparcia i tak będzie w tym programie wsparcia w latach 2014-2020 przez Unię Europejską, dają możliwość znalezienia swojego miejsca. A jeszcze do tego uruchomienie budownictwa. I to już też widać, że pewien zastój, tak powiem, zniknął. Czy można w jakiś sposób zaadoptować pola bunkrowe na podstawie wniosków Rady Młodzieży w tematyce sportu? Istotnie brakuje takiego miejsca spotkań w Wiechlicach. Czy na to i pod ten cel wykorzystać bunkier, bo to się tak nazywa? No ciekawy sposób, ale jak znajdziemy chętnego, który zechce coś tam zrobić, to bardzo, bardzo, że tak powiem, szybko podejmę decyzję i wcale nie będzie to dla niego dużym obciążeniem finansowym, czy te zaadoptowanie, czy wydzierżawienie, czy też kupno. Wezmę pod uwagę ten Wasz postulat, bardzo ważny. Mury obronne w Szprotawie po raz pierwszy zmiankowane w 1440 roku. Według Feliksa Matuszkiewicza istniały już w XIV wieku, kiedy wspomniane zostały miejskie bramy. Broniły Szprotawy m.in. w 1488 roku przed najazdem węgierskim. Pomnik upamiętniający spotkanie Bolesława Chrobrego z Ottonem III zmierzającym do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie. Zabytkowa poczta z 1889 roku. W parku miejskim za rzeką Szprotawa wybudowano w pierwszej połowie XX wieku czynne do dzisiaj kąpielisko. Ruina dawnego kościoła ewangelickiego w Szprotawie wcześniejszego zamku. Zegar słoneczny w Szprotawie znajduje się na szczycie elewacji dawnej szkoły ewangelickiej wybudowanej w latach 1773-74. Wieża ciśnień, która będzie zaadaptowana na muzeum. Jeden z 13 mostów na Bobrze i Szprotawie prowadzących do centrum Starego Miasta. Przy nim stoi barokowa figura świętego Jana Nepomucena, opiekuna mostu. Szprotawski Dom Kultury. Jak długo istnieje Dom Kultury? Mamy to szczęście, że za rok obchodzimy 60-lecie. Dziękuję bardzo. Jak duże jest nim zainteresowanie? No to pytanie nie do mnie, to pytanie jest do Was. Czy jest zainteresowanie? I jest. Coraz więcej ludzi do nas przychodzi, coraz więcej ludzi korzysta z naszej oferty, a mamy ofertę bogatą, bo jest i teatr, i piosenka, i kabaret. Są sekcje zainteresowań dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Właściwie jesteśmy otwarci na każdą propozycję. Jeżeli Ty, koleżanka, ktokolwiek przyjdzie do nas i powie, że ma świetny pomysł i tylko szuka miejsca, jeśli tylko będzie to możliwe, to miejsce zawsze znajdzie u nas. I będziemy robić to, co sobie wymyślicie. Dziękuję bardzo. Jak ważny jest dla Szprotawy?
No cóż, myślę, że bardzo ważny, tak jak ważna jest kultura dla człowieka. Bez kultury tak naprawdę nie umielibyśmy ustalić swojej tożsamości narodowej chociażby. Bez kultury, bardzo szeroko pojętej, bylibyśmy też ubożsi. A więc myślę, że to jest bardzo istotny element, ale nie tylko dla Szpotawy, to jest w ogóle bardzo istotny element. Kultura daje tożsamość, kultura daje to, że się odróżniamy od innych. Teraz w dobie, kiedy po angielsku wszyscy i wszystko możemy zaśpiewać, to tylko ta kultura taka bardzo tradycyjna potrafi nas odróżnić od tego. Kultura wysoka rozwija nas. Wszystkie działalności kulturalne, jakakolwiek by ona nie była, czy to jest plastyka, czy muzyka, czy teatr, czy film, wzbogacają naszą osobowość, więc to jest bardzo ważne. Dobrze. I ostatnie pytanie, co się w nim najczęściej odbywa? To już powiedzieliśmy, najczęściej to są spektakle teatralne, koncerty, różne koncerty muzyki rozrywkowej, muzyki klasycznej. W ubiegłym roku mieliśmy fantastyczne divertimentia, to były warsztaty, w których uczestniczyła młodzież z całej Polski. Prowadzili je najlepsi wykładowcy Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Mamy swoje sekcje zainteresowań, te sekcje też się prezentują, mamy galerie, gdzie są wystawy przeróżne, malarstwa, fotografii, happeningi robimy, także bardzo, bardzo szeroko pojęta kultura. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To ile liczy zbiór książek? W naszej bibliotece jest bardzo dużo książek. Zaczynaliśmy od niewielkiej ilości, bo raptem może kilka było egzemplarzy, a w tej chwili, drodzy moi, 50 tysięcy znajdzie się. I to są książki. A oprócz tego mamy jeszcze i czasopisma, i dokumenty elektroniczne, filmy. Także zapraszam. Dziękuję. Jaka jest najstarsza książka w tej bibliotece? Najstarsze książki mamy z XIX wieku. To jest książka W Alpach i za Alpami z 1850 roku. O. A następna jest z 1879. To już nawet ludzie z tych lat nie żyją, tak? I z 1898 roku. Dobrze, dziękuję. Ile lat ma biblioteka? No nie jest już taka młoda. Za 2 lata, moi drodzy, będzie miała 70 lat. O. Także już trochę jesteśmy. To dużo. Dobrze, dziękuję. Czy młodzież chętnie odwiedza bibliotekę? No jak patrzę na was, to uważam, że tak. Aczkolwiek, no niestety, to nie jest na tyle dużo, ile byśmy chciały. Ale lektury, owszem. Jakieś takie super książki na wakacje też. Nie jest źle. Mogłoby być lepiej. Dziękuję. I ostatnie pytanie. Czy budynek biblioteki pełnił kiedyś inne funkcje? Ten budynek to w ogóle powstał na zamówienie właściciela fabryki świec. To jeszcze było na początku XX wieku. I cały budynek należał do niego, a ta sala, w której teraz jesteśmy, została dobudowana ekstra, bo ona nie była wcześniej ujęta. I była to sala balowa, którą dobudował ten pan dla swojej córki na 18 urodziny na bal. Później po wojnie ten budynek był siedzibą władz miejskich, była to wtedy Rada Narodowa. A później przejęliśmy to my. Dobrze, dziękuję, to wszystko. Ile lat istnieje muzeum? Muzeum istnieje od 2004 roku i zostało założone przez Towarzystwo Bory Dolnośląskie. Dziękuję. Jaki jest najstarszy zabytek? Najstarszym naszym zabytkiem jest na dole toporek z neolitu. Jest to toporek kamienny. Dziękuję. Czy mogłaby Pani opowiedzieć legendę związaną ze Szpotawą? No powiem, że tych legend jest kilka, ale chyba taką najważniejszą i najbardziej sławną jest legenda o rycerzu bez głowy, który w nocy, około północy, przemierza tutaj dzisiejszą ulicę Ogrodową i Sądową, trzymając swoją rękę pod pachą. Dziękuję. Skąd wzięły się tutaj eksponaty? Eksponaty są najczęściej podarowane przez mieszkańców Szpotawy i okolic. Część z nich została również zakupiona przez Towarzystwo Bory Dolnośląskie. Częściowo również sami takie eksponaty pozyskujemy. Jeszcze jedno pytanie. Jaki przedmiot ma najciekawszą historię według Pani?
Myślę, że najciekawszą historię ma kort bojowy. Jest to jedyny taki kort w Polsce, znajduje się u nas w muzeum. Został znaleziony na terenie dzisiejszego Szprotawskiego Szpitala. Jest to kort, który był znaleziony zgięty w pół. Chodzi o to, że dawniej, kiedy właściciela takiego miecza za jakąś karę na przykład ścinano lub wieszano, miecz jego był łamany. W tym przypadku jest to miecz zrobiony z tak dobrej stali, że nie zgięła się ona, nie złamała się ona, a zgięła jedynie wtedy, kiedy chcieli go po prostu przełamać. Dziękuję. Proszę. Moja godność, Roman Pakuła. Jestem, jak widzicie, jesteście w Muzeum Ziemi Szprotawskiej. Jestem kierownikiem archiwum przy Muzeum Ziemi Szprotawskiej i wiceprezesem Towarzystwa Bory Dolnośląskie. Na pewno dziwi was strój, który mam na sobie. Tak się składa, że rozpoznaję panienki, które wczoraj akurat chodziły po Szprotawie, robiły ujęcia zdjęć. Widziałem was przy kamieniu, przy Turkusie, gdzie jest obelisk upamiętniający wyzwolenie Szprotawy, to jest 14 luty 1945 roku. No, jako tutaj regionaliści i jako historycy też ten fakt pamiętamy. Jako radny 14 będę akurat na odprawie Warty, gdzie będzie złożenie kwiatów, a ogólnie 13 i 14, z czego się dowiedziałem w Urzędzie Miasta i Gminy, będzie prowadzony happening harcerski dwudniowy 13 i 14 lutego, poświęcony właśnie obchodom Dni Szprotawy z uwzględnieniem czasów, epoki, strojów, jak było po 45, to są te lata, te niechlubne czasy stalinowskie. No i mam na sobie akurat mundur pułkownika KBW i płaszcz skórzany. W stroju tym grałem w filmie Obronku Kozaku szefa Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, tego złego, tego niedobrego i czasy właśnie, których przyszło nam, inaczej nie nam, no bo w sumie moim rodzicom i waszym dziadkom żyć i pracować. I dlatego mówię, w tym stroju chcę się pokazać, jeżeli przyjdą młodzi, spytają się tak jak wy, dlaczego, no to będę mógł trochę w tą historię po 45 roku młodych ludzi wprowadzić i opowiedzieć. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. W którym roku powstał park? O parku po raz pierwszy jest mowa już w XV wieku. Należał on do klasztoru szprotawskiego Magdalenek, a jako obiekt przyrodniczy powstał pod koniec XIX wieku z inicjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta. W latach 30. XX wieku mowa już jest o rezerwacie Nonnenbusch, czyli las zakonnic, a po II wojnie światowej obszar ten niestety nie był chroniony. Na nowo jako obszar chroniony pod nazwą Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Park Słowiański powstał uchwałą Rady Miejskiej z maja 2007 roku. Co warto zobaczyć w Parku Słowiańskim? Park Słowiański to nie tylko obszar przyrodniczy, ale także obszar historyczny i archeologiczny. Przyrodniczy choćby przede wszystkim ze względu na to, że wszelakie doliny rzeczne są bardzo obfite w przeróżne gatunki roślin, także zwierząt. Jeśli mówimy o historii, to taką wizytówką jest na pewno słynny Gród Chrobry, zwany przez mieszkańców Górką Miłości. Warto też dodać, że na terenie parku znajduje się kilka jeszcze innych mniejszych obiektów archeologicznych. Kiedy został objęty ochroną i dlaczego? Jak już wspomniałem, park został objęty ochroną formalnie w maju 2007 roku. Głównym przyczynkiem do tego była właśnie tradycja parku, że był to kiedyś rezerwat i to, że po II wojnie światowej nie był on objęty żadną ochroną, stąd można było na nim prowadzić normalną gospodarkę leśną, a niestety wtedy można byłoby uznać, że w którymś momencie trzeba na przykład ściąć zabytkowy, stary drzewostan, a objęcie ochroną spowodowało, że już parkiem trzeba gospodarzyć inaczej. I jakie inne obiekty przyrodnicze w Szprotawie są godne zwiedzenia? W samej Szprotawie, no poza Parkiem Słowiańskim, jak najbardziej mamy też, można powiedzieć, Park Słowiański Prawobrzeżny, czyli po drugiej stronie rzeki Bóg, rozciągający się od Osiedla Słonecznego aż po dawną Hutę. Również Park Dęby nad Bobrem, to jest w ciągu ulicy Dębowej, z tyłu ulicy Kościuszki. Jest to również obszar, który niegdyś był objęty ochroną prawną.
Mało też kto wie, że w Szprotawie, przy ulicy Kościuszki, znajduje się też najstarszy w województwie, niektórzy twierdzą, że w kraju, skrzydłorzech kaukaski. To jest przy budynku dawnej łaźni. Jeśli chcielibyśmy mówić o okolicach Szprotawy, mamy też taką perełkę w regionie, a myślę o rezerwacie Buczyna Szprotawska. Dziękuję. Z jakiego okresu pochodzi kościół? Kościół pochodzi z kilku okresów. Dokładnej daty powstania kościoła niestety nie można ustalić. Zapiski z XVIII wieku mówią, że kościół mógł już powstać w IX wieku. Jest to całkiem prawdopodobne, gdyż wtedy działali na terenach Czech święci Cyryl Metody. Najprawdopodobniej pierwszy kościół powstał w 1255 roku, gdyż w 1260 roku było poświęcenie ołtarza głównego kościoła. Kolejny kościół przechodził różne przebudowy związane głównie z trzema pożarami, które strawiły go doszczętnie. Ostatnia wzmianka o budowie kościoła, w zasadzie jego przebudowie, jest z XVI wieku, kiedy poświęcono ołtarz główny w 1673 roku. No i od tego okresu na zewnątrz widać bardzo wyraźnie właśnie tą przebudowę starego w nowy kościół. Dziękuję. Czy wiąże się z nim jakaś ciekawa historia i czy mógłby ksiądz o niej opowiedzieć? Znaczy, historii kilka się wiąże. Na pewno ciekawe historie z siostrami Magdalenkami, które przez prawie 300 lat posługiwały na tych terenach i potem w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach zniknęły ze Szprotawy. To na pewno też jest historia Faustyny, która jako też legenda jest podawana tutaj, która miała spaść z wieży kościoła, niektórzy podają ratusza nawet. No oczywiście jest to gdzieś tam zmyślona historia, która nie jest prawdziwą, bo święta Faustyna jest męczennicą z Rzymu z pierwszych wieków chrześcijaństwa i tutaj zostały przetransportowane tylko jej relikwie. No wiadomo, człowiek lubi tworzyć historię i te historie również są podawane jako sprawdzone, a tak naprawdę takimi nie są. Też krąży taka legenda i historia, że kościół obecny stoi na miejscu dawnego kultu pogańskiego. Jest to również całkiem możliwe. Czy tak było? Nie jesteśmy w tego w stanie do końca stwierdzić. Oczywiście jest to wzgórze, jak się przyjrzeć od strony Bobru, jest to wzgórze, na którym stoi kościół. Całkiem możliwe, że tam był kult jakiegoś pogańskiego bożka, ale czy to jest prawdą, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Jaki jest najstarszy zabytek i czy mógłby ksiądz o nim opowiedzieć? Najstarszą częścią w ogóle kościoła jest sama jego budowla, pochodząca właśnie z XII-XIII wieku. Połączenie kamienia z rudą darniową, którą najbardziej widać od strony zachodniej kościoła od wejścia. I to jest taka najstarsza część. Oczywiście, no niestety przez wiele wieków kościół został palony, przebudowywany. Taką w zasadzie najstarszą częścią i najpiękniejszym elementem kościoła jest obraz, malowidło na ścianie walki świętego Jerzego ze smokiem, którą można oglądać w zakrystii, a na pewno panie już były i widziały ten piękny właśnie przedstawienie walczącego Jerzego ze smokiem. Pozostałe zabytki nie są aż takie stare w porównaniu do tego, bo mają około 200-300 lat, a są to poszczególne ołtarze w naszym kościele. Jaki jest księdza zdaniem najciekawszy zabytek i czy mógłby ksiądz o nim opowiedzieć? No, jednym z najciekawszych zabytków, które posiadamy, jest od nowo odremontowany ołtarz świętego Wawrzyńca, który jest poświęcony właśnie świętemu Wawrzyńcowi palonemu na kracie.
Ten ołtarz cały symbolizuje właśnie takie wydobywanie się tych płomieni z nadkrat, który według opowiadania, właśnie na którym umarł święty Wawrzyniec, oddając życie za Pana Jezusa. Drugim takim dosyć ciekawym jest ołtarz obecnie poświęcony Matce Bożej Nieustającej Pomocy, w której widnieje 14 figur świętych wspomożycieli pochodzących z II do VIII wieku, którzy szczególnie w chwilach różnych katastrof, epidemii byli wzywani ku orędownictwu i właśnie ten ołtarz pochodzi z takiej fundacji, która zrodziła się po wybuchu jednej z epidemii właśnie tu na miejscu w Szprotawie i by uchronić ludność szprotawską od podobnych chorób ufundowano ołtarz, który pierwotnie był w użytku sióstr Magdalenek, a który potem trafił różnymi kolejami rosu właśnie na dół i można dzisiaj go oglądać i modlić się przy tym ołtarzu. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy zna Pan historię pałacu? Tak. Mógłby Pan ją opowiedzieć? Oczywiście. Pałac został wybudowany w 1792 roku. Znajduje się we wsi Wiechlice, która pierwsze wzmianki pisemne o wsi Wiechlice są z 1260 roku. Pałac został wybudowany przez rodzinę von Neumannów, która zakupiła wieś Wiechlice w 1780 roku. W skład zespołu pałacowego wchodzi w tej chwili 11 budynków, które były systematycznie od połowy XVIII wieku dobudowywane. Z pałacem wiążą się ciekawe historie, między innymi taka, że w 1813 roku, równo 200 lat temu, znajdował się tutaj lazaret dla oficerów francuskich. Następnie po przegranej przez Napoleona w bitwie, która tutaj niedaleko miała miejsce koło Szprotawy, znajdowały się tutaj, stacjonowały wojska kozackie. Jak legenda krąży, głosi, w pałacu przebywał Napoleon, a na pewno przebywał Kutuzow. Dziękuję. I co należy do kompleksu pałacowego? Do kompleksu pałacowego należy, jak wspominałem przed chwilą, 11 budynków, w którym aktualnie znajduje się budynek hotelowy z 28 pokojami, budynek stodoły z wielką salą konferencyjną, z winiarnią i z zapleczem kuchennym, budynek wellness 1200 metrów, w którym znajduje się siłownie, sauny, baseny, kuźnia. Do kompleksu należy również winnica o powierzchni 1 hektara, na której znajduje się 4000 sadzonek i 5 hektarów trawy, łącznie z driving ranchem, która jest koszona co drugi dzień. Dziękuję. Proszę.
pod wezwaniem Zbawiciela Świata w Szprotawie znajduje się w dzielnicy Puszczyk. Świątynię wzniesiono w XIV wieku. Znajduje się tu barokowy ołtarz. Kościół otaczał niegdyś cmentarz. Później umieszczono tam dzwonnicę zbudowaną z nagrobków. Po 1945 roku kościół był ruiną. Odrestaurowała go parafia polsko-katolicka. Według legendy kościół stoi na miejscu w świątyni pogańskiej. W pobliżu znajduje się krzyż pokutny. Pochodzi z XIV wieku. Na krzyżu jest wyryty miecz, znak zbrodni. Okoliczności pozostawienia krzyża są nieznane. Krąży legenda, że dwóch braci pobiło się na niedaleko położonym krwawym polu. Jeden z braci zginął. Sowiny są najstarszą częścią Szprotawy. Znajduje się tu kościół świętego Andrzeja. Prawdopodobnie wybudowano go w XIII wieku. Do świątyni prowadzi portal z piaskowca, zakończony łukiem. Podobnie można zaobserwować tylko w czterech innych kościołach. W kościele stoi renesansowa chrzcielnica. Kościół ma sporo lat, więc często dodawano do niego rzeczy w stylach renesansowym, orientalnym, barokowym i gotyckim. Ołtarz przedstawia sceny z Maryją i aniołami trzymającymi nad nią koronę. Tetadella ołtarza przedstawia ukrzyżowanie Jezusa. Jakie funkcje pełnił kiedyś ten teren? Na terenie tzw. obiektu specjalnego znajduje się bunkier atomowy, w którym były składowane bomby atomowe od 36 do 38 bomb. Służyły one do zrzutu, w razie ewentualnego zrzutu nad terytorium wroga. Czy na terenie jest coś radioaktywnego albo niebezpiecznego? Znajdowały się narzędzia, które służyły do konserwacji bomb atomowych, ale doszło do rozszczelnienia bomby i zostały one napromieniowane, więc zapakowano je w ołowiane obudowy od bomb i wysłano najprawdopodobniej do Rosji. Jakie funkcje teraz pełni ten teren? Teren wojskowy został przekształcony w teren zakładu produkcyjnego.